Pierwszy słońca promień dzisiaj zajrzał w okno i zapukał. Wstań, Polaku, biegnij szybko i schronienia szukaj. Śmierć na wołyń płaszcz rzuciła, ciężki purpurowy. Widły, sierpy i topory, na nich polskie głowy. Pamięć, pamiętać o tym morderstwie, która była krwawa niedziela na Wołyniu. I tylko przyjechaliśmy po pamięć. Każdy patriota Rzeczpospolitej powinien w tym miejscu być. Pamiętać musimy, przebaczyć należy. No bardzo. Bardzo. Piękny jest. Bardzo. Niektórym się nie podoba. Ale trzeba pokazać to, co było. Ja tak z bliska nie widziałam. Szczerze muszę tam podejść bliżej. Także musi pokazywać to, co się działo, bo jest wielu przeciwników, ale no trzeba uświadamiać, co się działo i co może nam w przyszłości grozić. Drastyczne, ale pokazuje prawdę. No tak na artyzmie się zbytnio nie znam, ale jest bardzo wymowny. No, czy oddaje to w ogóle tą tragedię, która na terenie niezaprzeczalnie działa się. Jest naprawdę, artysta miał dobrą myśl, żeby taki pomnik po prostu wyrzeźbić. Jest wspaniały. Bardzo ładny. Jest wymowny, tak, wymowny i po prostu niczego więcej nie trzeba. Jest i nazwa, jest i oddanie czci, jest i wygląd, jest i krzyż, jest orzeł naszego dła. Wstyd rządzącym, że musi być gdzieś w takim miejscu stać, nie w Warszawie czy w stolicy, w eksponowanym miejscu, tylko w tak słabym właśnie tutaj. Dzięki Bogu, że jest, ale powinien stać w dużo innym miejscu niż jest w tej chwili. Bo to jest pomnik wyklęty. Nikt go nie chciał. To znaczy kilka miejscowości go nie chciało. I tutaj jest to miejsce, gdzie go przyjęli. I ja jestem tutaj po to, żeby uczcić pamięć zmarłych, zamordowanych. I chciałbym, żeby to miejsce było takim miejscem naszym, takim krzykiem. Że my jakby domagamy się tego, żeby ta sprawa została wyjaśniona, żeby nas za to w końcu przeprosili i wtedy możemy mówić o jakimś tam wybaczeniu. Za Urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mówiła im krzyż. 81. rocznicę tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce, wypełniają się dziś, tu, w Domostawie, słowa nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Brawo! Brawo! Brawo!